No, to mój ostatni dzień pełny, bo dzisiaj śpię. Jutro też w zasadzie jest dzień, ale dzień zawsze jak jest dniem podróży, to już jest trochę nieco stresu. Bo na razie wylot mam w okolicach godziny 20 z lotniska w Izraelu głównego i międzynarodowego. Więc zaczynam dzień od tego, żeby znaleźć gdzieś pralnię, żeby się poprać i przygotować, spakować dzisiaj już dzień luzu, jakieś pamiątki pokupować, bo jutro już wiadomo, że z walizkami, co prawda checkout mam okolicach 11, ale i tak wstaję wcześniej rano, więc nie wyobrażam sobie, jakbym mógł kwitnąć do 11. I też może do Tel Awiwu pojadę, ale z drugiej strony łazić z tymi manalami, nie wiem co przyniesie dzień, zobaczymy. Teraz szukam pralni. To są te w downtown Jerozolima takie właśnie miejsca, gdzie dzieje się wieczorem całe życie. Tam są niżej restauracje, jakieś butiki, także to jest też fajne miejsce do kupienia. Go! Dlaczego? 2-4-6? Bo to Izrael. Mówiłem o izraelskim socjalu. Tam właśnie się ustawia kolejka po niego. Za mną znajduje się oryginalna, jak się okazało, minora, ponieważ właśnie wyszedłem z muzeum, które jest odpowiedzialne i którego misją jest utrzymanie wszystkich funkcjonalnych elementów świątyni. Wyobraźcie sobie? Tam nie można było robić zdjęć, dlatego nie mogłem, ale tam jest każdy jeden oryginał biblijny wszystkich elementów, które mają służyć wszystkim poszczególnym elementom kultu i składania ofiar Bogu. Mają wszystko gotowe w muzeum, które znajduje się dokładnie tutaj. Jest cały Instytut Biblijny, tu jest menora, tu jest synagoga. Wystarczy dołożyć tylko tutaj zadaszenie i świątynia gotowa. Wszystko gotowe jest, rozumiecie? Wszystko. Wow. Słyszałem te wybuchy rano, myślałem, że się ktoś tłucze po prostu i śmieci wyrzuca. A to się okazało, że wysadzili ładunki wybuchowe niedaleko dworca. No, mi nic nie jest, ale tam dwie osoby są ciężko ranne, chyba jedna ciężko ranna w szpitalu. No, niestety sytuacja będzie coraz bardziej napięta. Gdyż, tak jak mówiłem, no, Żydzi chcą móc składać Jahwę świątynne ofiary i móc we właściwy sposób go czcić, a nie mogą, gdyż w świątyni panuje muzułmańska ekipa.
Słyszałem je około 7 rano, czy nawet 6, gdyż wstałem o 3 z tamtego kierunku, z tym, że myślałem, że ktoś po prostu śmieci, wiecie, wywala. Klapy śmietnika zamyka, było takie pum, pum, pum. A to się okazało, że zamach był. Skate otwierać, także spokojnie. I swoją podróż kończę tym oto krótkim filmem, wiecie gdzie? Na alejach jerozolimskich w Warszawie. Ale niestety spałem w najbardziej obskurnym miejscu całej wyprawy. Przeszkadza mi śmierdząca, niewyprana pościel. Co za miejsce? No, ale tym oto akcentem kończymy, bo aleje jerozolimskie. Za oknem zaśnieżona Warszawa. A mi się trafiła gratka, gdyż tato mój jest akurat w Warszawie w hotelu Gromada, więc jadłem sobie dobre śniadanie. No i chciałbym podsumować pokrótce ten wyjazd, gdyż to jest kapitalnie ostatni element tego filmu, ten short, który teraz nagrywam. Pewnie nie obędzie się jeszcze bez jakichś refleksji, które będą nachodziły cały czas. Pierwszą refleksją, którą miałem tutaj na śniadaniu, to było to, że rzeczywiście, w zasadzie druga refleksja, że otwieram bukłak z jajkiem, a tam obok szynka leci. Nie szynka, tylko poczek leży, więc totalnie koszer. Jeśli chodzi o koszerność, to rzeczywiście czuć ją i brakuje mi jej teraz. Bo koszerność nie jest tylko kwestią żydostwa, ale koszerność jest kwestią kultury, podejścia z szacunkiem do prawa, które nadał nam Bóg do tego, żeby nam się żyło dobrze w Jego świecie, więc jest to naprawdę z jednej strony proste, a z drugiej strony dosyć skomplikowane. Więc z ciepła do zimna, z lata do zimy i tak się życie toczy kółko. Mogę powiedzieć naprawdę, że już tęsknię za tym miejscem, za Jerozolimą. Mimo tego, że w ostatni dzień, w którym tam byłem, doszło do jakiegoś wybuchu. Jedna osoba tam zmarła. 14 chyba było rannych. Sceny z autobusu, znaczy z telewizora. Nie jest to łatwe tam żyć przy takiej ilości kultur. Ale jednocześnie też to wszystko odbywa się na kanwie pewnej księgi, którą przypominam, że możecie ode mnie wziąć sobie, bo leży do odbioru w biurze i na Legionów. Księgi, która wywarła największy nacisk na ludzkość, gdyż nie mamy nic lepszego niż ona. Nic bardziej bogatego, nic bardziej przetłumaczonego na wiele języków, nic bardziej studiowanego i nic bardziej boskiego na ziemi. Mogliśmy to zobaczyć wszystko na żywe oczy, będąc tam, dotknąć tego. I oprócz tego wszystkiego, co tam się działo w zakresie fajnych rzeczy i niefajnych rzeczy, największe wrażenie na mnie jednak wywarło muzeum i Instytut Biblijny w Prostwach. Jest
szeroko o tym napisane, co będzie. I tam nie żartują sobie z tego. W każdym razie jest w tym instytucie. Zresztą nigdzie w Izraelu sobie nie żartują z Biblii, Pisma Świętego. Problem pojawił się i istnieje, dlatego że przyszedł Mesjasz. A zasadniczo nie problem, tylko spoiwo. Spoiwo dla skonfliktowanej ludzkości. Ja widzę w tym ewidentnie proroctwo jego przyjścia, mówiące właśnie o tym, że on wróci, dla niektórych przyjdzie pierwszy raz i wprowadzi porządek. Jaki on będzie, zobaczymy. Tutaj jest ostatni werset Biblii. To wszystko. Póki co.